Cześć, witam was w moim następnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmiku przejdę sobie tak po hodowli. Poranne obowiązki hodowli królików. Dawno takiego filmiku nie było. No i jednocześnie obchód, poranny obchód po hodowli. No, po prostu damy królikom jedzenie. Wodę. Zobaczymy wodę, czy zdążę nagrać, bo mam tylko 12 minut wolnego miejsca do nagrywania. No i co? Na wstępie to tyle. Oczywiście zostawiajcie łapki w górę, suba oraz dzwoneczek. Dzisiejszy próg łapek dam wam 110. No i tak, tylko wam to tak powiem, że wczoraj sobie zacząłem tutaj troszeczkę jakby wyremontować troszkę te klatki, troszkę załatałem dziury, już nie ma takich dziur. Tam były większe. Dzisiaj będę chciał również, no całe skórzu to powymiatać, całe pomieszczenie. Tu jest skórzu chyba centymetr na tej półce. Więc tak by to wyglądało. Ponieważ no, chcę sobie coś nowego kupić jutro, w sobotę. No oczywiście jak to kupię, no, to będzie z tego filmik. Zobaczymy, czy to na pewno na 100% kupię. No dobra. No to zacznę tutaj od standardowo od środka kurki sobie siedzą w gniazdach, widzę. I jakby co, sorry za dźwięki na podwórku. Między innymi słychać taki szum, a to dlatego, że sąsiedzi zrzucają kukurydzę z przyczepy za pomocą dmuchawy, która tak huczy bardzo. Tu też tego tak nie słychać, ale wyjdę na podwórko, tam gdzie jest samica, między innymi bos czy podpalane czarne. Też będzie bardzo słychać. A do przejść tam trzeba i zobaczyć, czy jest samicą bos. Wszystko jest w porządku. Dobrze, tyle wystarczy. Mówię, teraz mam syf na tej półce, też chcę to dzisiaj wszystko chcę to posprzątać. Tu już chleb mam, tu jeszcze jest koper otwarty czy pietruszka. Dobra, wymieszamy sobie ładnie. Druga łopatka właśnie, ta mała. Mam nadzieję, że się wyrobię z czasem. No to ja tak jedną ręką mieszka się tak trochę średnio bym powiedział, ale mam nadzieję, że no ten filmik będzie troszeczkę taki szczerze jeszcze był jaki trochę. Ale od następnego myślę, że będzie już coraz lepiej. Między innymi chcę nagrać już filmik ze stada podstawowego na rok 2021. Między innymi też chcę nagrać ważenie królików, bo kupiłem sobie taką fajną wagę i trzeba byłoby ją w końcu przetestować. Chciałem zarzucić może i do vlogów, że raz w tygodniu byłby również filmik z serii vlog. No bo kiedyś jednak była ta seria na moim kanale dość mocno popularna. Na przykład vlog 10, niecałe 3000 wyświetleń. Tylko że ten filmik był rok temu. No ale kto wie, może się uda wrócić do tych zasięgów sprzed roku. Bo wtedy były właśnie największe od września do tak maksymalnie lutego, coś takiego, tego roku. Bo wtedy były akurat największe zasięgi. No i na świecie wtedy szły też te subskrypcje. Dobrze, idziemy na podwórko. No i właśnie to jest ten dźwięk, o którym mówię. Ten szum. Idziemy sprawdzić. No, samiczka widzę, że żyje. To jest najważniejsze. Otworzymy, sprawdzimy co tutaj samiczki. Widać tutaj masiano. Dostała wczoraj lek do wody, więc coś tam upiła. Jakieś bobki zaczęły się pokazywać. Więc prawdopodobnie już to pomału zaczyna wszystko znikać. Ta choroba, to jest
straszna choroba, kokcydioza. Ale chyba zaczyna pomału przechodzić. No mam nadzieję, że samiczka nam wyzdrowieje. Dobra, idziemy. Zostawimy ją na razie w spokoju. Dostałem lek do wody wczoraj. Akurat tego nie nagrywałem. No owa, kury tu mi wszystko wyjadają, dlatego że swojego jedzenia już niestety nie mają. Trzeba je również nasypać. Jak zdążę, to również w tym filmiku. Ogólnie teraz im jedzenie szybciej schodzi, dlatego że no wróble szukają też jedzenia, no i się cisną tam do tego karmidła od kur i również sobie korzystają z jedzenia, dlatego też szybciej znika im to jedzonko. Sypnę im tutaj jedną, żeby te mi nie jadły z tego, z wiadra. Dobrze. I jeszcze tutaj do tej zielonej klatki. Zacznę tutaj od tej naszej gromadki 5 młodych. Jakieś duże nie urosły. Na przykład ten ma więcej już tego srebrnego. Ogólnie coraz więcej tego srebrnego mają one. Trzeba im te słomy dorzucić później. Teraz się śpieszę, bo za niedługo mam lekcję. Jest godzina 9, czyli ten film właśnie powinien być o tej godzinie. Wczoraj niestety nie nagrałem nic. No i tak to już dopiero rano nagrywam. I za chwilkę ten filmik również znajdzie się na YouTubie. No muszę coś nagrać na zapas, żeby później tak żeby mieć więcej czasu na nagrywanie czegoś innego jeszcze, co nie? No dobra, to tutaj na razie skończymy. Dobra, się klikom jedzenie, no i zrobimy jeszcze mieszankę zbożową dla kur. Okej, jestem w środku, mamy wiaderko. I tutaj zrobię mieszankę dla kur. To sobie postawię. Czyli tak, pszenica. Pszenicy mam mega dużo. A za niedługo raz będę jeszcze dla królików kupywać. No a tym razem sobie chyba kupię trochę więcej. Kupię sobie chyba 2 worki. Dodatkowo sobie chyba kupię jeszcze, jak już będą mieć buraki i marchew, i to będą takie małe zapasy na zimę. O. Kurki przyszły za mną do środka. Dobra. Tyle wystarczy. I jeszcze mam takie takie mam powiedzieć ogłoszenie. A mianowicie ludzie piszący mi na priv na Messengerze, ci co piszą cały czas, kiedy live. Po pierwsze, kiedy mówiłem na ostatnim live, że będzie dopiero wtedy, kiedy ogarnę sobie mikrofon, ponieważ live zawsze robiłem na laptopie od mojego brata. No i on tam ma mikrofon. Ale na początku tego roku szkolnego rodzice kupili mi mojego własnego laptopa, w którym, no wiadomo, mikrofon jest tylko wbudowany. Ale no widzieliście, ci co wtedy tam byli na tym testowym live, głos był straszny. No i dlatego dopiero zrobię kolejny, jak będzie mikrofon będę mieć. W sumie bym mógł nawet coś zrobić, ale dlatego nie robię, ponieważ mam kompletny brak chęci do robienia tego live'a, bo jestem chory. Nie będę mówił publicznie, co mi jest. No niektóre osoby po prostu wiedzą mi tyle i niech to tak zostanie. Ale kto wie, może jak się w końcu się zmobilizuje, no to może w weekendzie jakiegoś live'ika może odpalę. Dobra, idziemy to wysypać teraz kurą. Jak już idą za mną, już wiedzą, co się święci, że jedzonko idzie. Nie patrzcie na syf tutaj, żeby utrzymać porządek, to jest jakby to powiedzieć, no cud. Sprzątam regularnie, ale to no. Tak to właśnie. Gdzie? To normalne.
No i takie coś im wystarczy na max 3 dni. Jakby im wróble nie pomagały, no to może nawet i na 4, max 5. Wodę jeszcze do jutra mają, to jeszcze nać wody nie będę. No co kurka, chciałbyś się przyjeść, o nie? No, o jest taki zapalec. Jeszcze mam tak chwilkę czasu do, właśnie do nagrywania. Dlatego tutaj wam tak, no tylko mogę zdradzić, że no to trzeba odmalować wszystko, wszystkie ściany. Wszystko fajnie wyglądało. O proszę. On sobie myszki zrobił gniazdko. Widzicie ją? Tam w rogu. Sobie siedzi, o. Trzeba to tam to zakleić. Skończę na tym, że zdradzę wam, że kupię tylko parkę. Chcę kupić parkę nowej rasy. Jeżeli się uda, to nawet jutro, czyli w sobotę. Bo jutro jadę z dziadkiem na grzyby do lasu. I to jest akurat po drodze, więc prawdopodobnie się uda. I dodam tylko to, że już kiedyś tym razem miałem. Dobra, to już więcej wam zdradzać nie będę. Na razie będzie niespodzianka. A jeżeli bym to już kupił, no to filmik byłby dopiero w przyszłym tygodniu, bo na niedzielę planuję już jakiś inny film. Dobra, to tyle w tym filmie. Spodziewałem się, że mi się uda zrobić już ponad 11 minut 30 sekund film. To tyle. Oczywiście zostawiajcie łapki w górę, suba, dzwoneczek. I wracamy do dawniejszych zasięgów. Ale do kolejnego filmiku, trzymajcie się, no i cześć.